O moi drodzy, mam nadzieję, że wybaczycie mi czasami, jeśli pojawi się dźwięk wiertarki albo innych sprzętów w okolicy. Wszystko dlatego, że mamy sezon wakacyjny, a sezon wakacyjny w bloku no cóż rządzi się swoimi. Prawami, ale pomijając ten fakt, no trzeba przyznać jedno, dawno mnie nie było, trochę i nie miałem czasu i nie miałem chęci, a wiecie, jeżeli coś tak nie wychodzi samo z siebie, jakoś nas nie napędza bardzo, to nie ma co robić pewnych rzeczy na siłę, wolę trochę odczekać, nawet jeżeli to będzie, nie wiem, miesiąc czy tam dwa, trzy tygodnie, ale nagrać coś, co rzeczywiście gdzieś tam we mnie się kłębi od dłuższego czasu i na co ochotę. No, mam wyrazić te słów kilka. Tym razem książka. Książka, jedna z nowszych, nie jest to pozycja klasyczna, nie jest to pozycja, do której wracam po latach. Mowa będzie o książce Niny Lekke, czyli Ostatnie Stadium. Książka z wydawnictwa Pausa, wydawnictwa, z którym mam swoje wzloty i upadki, jeśli trafia to w punkt. Jeśli nie, to jestem tak duży niedosyt we mnie pozostaje. Może tak nie jest to jakieś ogromne rozczarowanie, ale jednak. Te wrażenia, powiedzmy sobie, są cokolwiek mieszane. Jeżeli chodzi o słów kilka na temat ostatniego stadium, to tutaj byłem już troszeczkę zachęcony tym, że mowa jest o prozie skandynawskiej, że tutaj jednak ponownie wkraczamy w tematy, powiedzmy sobie, dorosłych troszeczkę. Jeśli dobrze znacie Mario Bert, nagrywałem zresztą recenzję dorosłych i to była znakomita książka od pauzy. Ostatnie stadium może idzie w innych kierunkach no ale mimo wszystko pozostawia bardzo ciekawe tropy współczesne i nie tylko. Punkt wyjścia jest taki, że mamy Elin. Elin, która jest już po pięćdziesiątce, która jest lekarzem rodzinnym i ogólnie, że biorąc w jej życiu, zadziały się rzeczy. Rzeczy, które wynikły między innymi w związku ze zdradą męża, ale nie tylko, w każdym razie jej codzienność wygląda następująco, przyjmuje swoich pacjentów, potem Zostaje w gabinecie. No i ma taki rozkładany fotel kupiony w Lewicki, który służy jej tako, także jako takie miejsce do spania, bo już w swoim domu nie przebywa, jest w nim jej. No, jeszcze chyba nie były, ale mąż. Najgorszy biorąc mam tutaj do czynienia z bohaterką, która jest szalenie zagubiona, która jest przytłoczona ciężarem życia, która znajduje się już za pewną, powiedzmy sobie, za pewnym punktem swojej drogi życiowej i nie do końca wie, co zrobić dalej. Z jednej strony była rozczarowana tym, co było, z drugiej strony to, co w jakiś sposób doprowadziło ją do zdrady męża, no, także nie do końca wyrwało jej z, tych, z tego progu rozczarowania i wciąż czuje się zagubiona. Mamy tu z jednej strony bohaterkę, która jest bardzo charakterna, która jest złośliwa, jest sarkastyczna, jest przenikliwa, jest błyskotliwa, która jest taka no czasami jest hipokrytką. tak? Z jednej strony pokazuje pewne rzeczy, które się dzieją w społeczeństwie, które ją otaczają, które. No jednak gdzieś tam, tam ją gnębią, gdzieś się wkurzają, irytują, z drugiej sama też popełnia pewne tożsame błędy, sama też potrafi wikłać się w takie sytuacje no, zupełnie burzące ten jej porządek rzeczywistości i wcale nie postępuje lepiej od tych osób, które tak bardzo łatwo etykietuje czy, czy ocenia. Co nie zmienia faktu, że to jest ciekawy głos. To jest ciekawy głos, bo on jest w jakiś sposób właśnie charakterny, że tutaj mamy do czynienia z oceną rzeczywistości, która zupełnie wymyka się wszelkim poprawnością czy jakimś ugładzeniem. Elin mówi to, co myśli, w zasadzie najczęściej w myślach do czytelnika, ale zdarza się także powiedzieć to do swoich pacjentów. I to jest zawsze fajne, bo żyjemy w rzeczywistości, w środowisku, w którym. Szczerość jest trochę potraktowana jak obelga. Oczywiście, granica między szczerością a złośliwością czasami jest niezwykle cienka, ale jeżeli wypowiadamy się na jakieś tematy współczesne, jeżeli mamy inne zdanie od ogólnie przyjętych norm, a może inaczej wsadzamy kij w mrowisko i sprawiamy, że dyskusja w związku z pewnymi rzeczami nie jest już taka prosta ani taka łatwa. No to nagle okazuje się, że albo jesteśmy ignorowani, albo po prostu nasz punkt widzenia zostaje zmieciony z powierzchni ziemi, no i spotykamy się z taką falą, można powiedzieć, złości, hejtu, jakiejś frustracji, która zalewa nas. Z różnych stron i o tym także w ostatnim stadium jest. Chociaż skupiamy się tutaj na zagubieniu jednostki, na problemach jednostki, bo tutaj bardzo ważny jest chociażby problem alkoholowy. Nie mam niestety fizycznie przy sobie ostatniego stadium, a szkoda, bo okładka jest piękna, dwa jest na nim właśnie, jest na niej właśnie kieliszek wina, wypełniony tam mniej więcej do, do połowy. No i to jest takie nawiązanie troszeczkę do, do tego nałogu głównej bohaterki. Do ulubionego kartonu wina, który tam kupowała i, i opróżniała go o wiele prędzej niż to powinno mieć miejsce. Także mamy tutaj z jednej strony dużo ludzkich słabości, ale też dużo słabości takiego otaczającego nas społeczeństwa, bo chociażby te kwestie dotyczące zdrowotności. Tych osób, które przychodzą do lekarza, chociaż niekoniecznie powinny przychodzić, to nie jest wizyta, która rzeczywiście jest potrzebna, i wiem, że dla wielu może się to wydać bardzo, nie wiem, nieczułe, opryskliwe w jakiś sposób, ale ja znam osoby, które w służbie zdrowia pracują i. No, nina lekkę w ustach Eli bardzo często obrazuje rzeczywistość. Osoby, które naprawdę potrzebują iść do lekarza, raczej do niego nie idą. Natomiast te, które mogłyby poczekać albo e, po prostu e, nie potrzebują tej pomocy, mimo wszystko się tam pachają, no nie są potrzebne, tak? To nie jest im potrzebne, powinny po prostu starać się żyć rozsądnie, zdrowo, zdawać sobie sprawę też z tego, że jednak z wiekiem pewne ograniczenia są jak najbardziej. Naturalne, no i tu jest taka kwestia stricte medyczna, ale też kwestia życiowa, no bo mamy niby już 50-latkę, która jakiś tam sukces odniosła, która jest w tej swojej pracy, która wydaje się być lekarzem jak najbardziej poważanym, która nie powinna narzekać na jakieś braki finansowe, nie tylko. Ale to jest kolejne piękne ukazanie naszej, naszej rzeczywistości, w której można mieć wszystko, a jednocześnie nie mieć nic. Jest taki moment, jest taki punkt życia, kiedy dopada nas jakiś rodzaj znudzenia, zniechęcenia i szukamy jakichś bodźców, szukamy jakichś powrotów. Tutaj niezwykle ważnym wątkiem jest taki powrót do przeszłości, do pierwszej miłości można powiedzieć. Wszyscy wiemy, że pierwsza miłość pozostawia ślady, pozostawia coś niezatartego, co wraca, nawet jeżeli już. Poznałem jakąś inną osobę, to coś, co jest pierwsze, no jednak nie do końca zanika. Gdzieś tam zostawia jakieś swoje małe i większe, i większe wspomnienia, i tutaj też mamy taki powrót. To zastanawianie się nad, nad rzeczywistością z cyklu: co by było gdyby, gdybyśmy poszli inną drogą, gdybyśmy nie spotkali tej osoby, gdybyśmy się zdecydowali na coś zupełnie, zupełnie innego. Z jednej strony są to jałowe dyskusje, bo one do niczego nie prowadzą. Mamy rzeczywistość taką, jaką sobie wykreowaliśmy, jaką doszliśmy przez lata, i owszem, możemy się zastanawiać, co było kiedyś co niekoniecznie zmieni to, co jest tu i teraz. Owszem, wyciąganie wniosków z przeszłości jak najbardziej, yy, dobra rzecz, warto się temu poświęcać, ale czasami łatwo się zatracić we wspomnieniach, w nostalgii, w jakiejś takiej melancholii, w której się rozpływamy, że ach, wtedy to było piękne i wspaniałe życie. I chyba o tej nostalgii też trochę, trochę inna Licka opowiada, o takiej nostalgii zgubnej, o tym zatopieniu się w tym, w tym co było i nieumiejętności zmierzenia się z tym, co teraz. To, co już było, było. Jedyne, co możemy zrobić, to zmienić to, co mamy przed sobą, co nas otacza, co w jakiś sposób jest nas blisko. Także to też jest ciekawe, ciekawa droga, jaką podąża ta, ta lektura. Skoro o drogach, to jest też pewien bardzo dobry pomysł, moim zdaniem. W gabinecie Elin jest taki kościotrów można powiedzieć. No wiecie, coś takiego jak uchwala, żeby pokazać pacjentowi na przykład, nie wiem, w jakim miejscu tam może, nie wiem, odczuwać bóle coś takiego. No taki powiedzmy sobie um, nie wiem jak nazwać, model. O, model. Ogólnie ja rzecz biorąc, y, autorka wpadła na pomysł, że to będzie taki głos elin wewnętrzny który będzie odpowiadał na jej własne przemyślenia. I ten kościotru, o ile dobrze pamiętam, nazywa się Tore. No i on odpowiada bardzo końśliwie, bardzo wrednie, tak wytyka wszelkie nieścisłości w myśleniu Elin, bardzo mocno mm, ukazuje jej hipokryzję. I to jest fajny pomysł. Wydaje mi się, że czasami, nie wiem, mówimy o siebie, sami siebie kontrujemy, a tutaj to jest dobry sposób, żeby to sprzedać w książce. No i też dodaje takiego wisielczego humoru. Ogólnie rzecz biorąc czarny humor jest tak jak najbardziej obecny. To jest wbrew pozorom nie do końca bardzo smutna książka. To jest książka taka właśnie opływająca bardziej czarnym humorem. Z jednej strony ukazująca niedostatki rzeczywistości, Ukazująca problemy bohaterki i świata. Z drugiej, to też książka jest o tyle bardzo świadoma, że pokazuje, a owszem, popełniamy błędy, robimy głupie rzeczy, wikłamy się w sytuacji, w jakich nie mamy zamiaru wytrwać dłużej, ale takie już jest nasze życie. Tacy jesteśmy niedoskonali. Jesteśmy czasami śmieszni, czasami opryskliwi, czasami widzimy drzazgę u kogoś innego, a u nas tej belki jakoś już nie możemy, nie możemy dostrzec. To jest o ludzkich niedoskonałościach. Książka o śmieszności, codzienności, o tego jak to wszystko jest bardzo ironiczne i przesadzone. Jak chwilami zapadamy się w tej, w tej codzienności, nie bardzo wiemy, co zrobić z tym dalej. Wydaje mi się, że to, to nawet nie jest kwestia tego, że macie 50 lat i, i pewien staż małżeński, pewne rzeczy nie wychodzą. Wydaje mi się, że w ostatnim stadium można znaleźć kwestie, które będą absolutnie uniwersalne, bo to wracanie do przeszłości, chociażby, no ja się w tym kapitalnie odnalazłem, to dostrzeganie problemów rzeczywistości. Ale świadomość, że ja też czasami się w nie wpisuję, to też jest jakaś wartość absolutnie dodana, która do mnie znakomicie docierała. I to, co jest dla mnie również bardzo ważne, bo miałem króciutki kryzys czytelniczy przed przeczytaniem ostatniego stadium. Tą książkę się połyka, ją się pożera, fantastycznie się to czyta. Od razu wchodzi się w tryby tej maszyny narracyjnej i ona absolutnie nie puszcza. Czyta się, czyta się, czyta się i bardzo trudno się oderwać. Także z jednej strony mamy bardzo fajny portret współczesnego świata, też bohaterki, która jest jednym z takich niedoskonałych jego trybów. Mamy też sposób pisania, który jest absolutnie uzależniający, który wciąga, który świetnie wpisuje się w rzeczywistość. To jest bardzo współczesna książka, daje mi się bardzo dobrze ukazująca wiele współczesnych bolączek, przy której powiem sobie: "Aha, też tak sądzę. No, Okej, okay, to też mi się zdarza, to nie jest dobre, ale z tym walczę" i tak dalej i tak dalej. To jest kapitalnie Kapitalne połączenie diagnozy tego, co tu i teraz, w jakimś tam oczywiście stopniu, bo wszystkiego nie da się zaprzeć. Z drugiej strony to jest fantastyczna rozrywka. Bohaterka, z którą łatwo się utożsamić, bo jest niedoskonała, bo popełnia błędy, bo jest ich świadoma, bo coś próbuje z tym zrobić, a czasami czuje się przytłoczona życiem. może też rzucić się na łóżko, oglądać seriale i jakoś przetrwać do kolejnego poranka. Myślę, że każdy może się z nią utożsamiać. Myślę, że na jakimś poziomie każdy z nas może ją zrozumieć. Nawet jeżeli będzie czasami wkurzająca, nawet jeżeli będzie mieli inne zdanie. No cóż, moi drodzy, wszyscy jesteśmy wkurzający, tak naprawdę mamy takie swoje lepsze i gorsze momenty i ostatnie stadium bardzo dobrze o tym opowiada. Więc mogę powiedzieć Wam tak, to jest jedna z moich ulubionych pozycji pauzy. Zdecydowanie. Kapitalna lektura wydaje mi się, że bardzo dobrze pasująca do wakacji, bo z jednej strony ma w sobie lekkość, a z drugiej są też wartości dodane, są materiał do refleksji i przemyśleń, a myślę, że wakacje temu sprzyjają, bo z jednej strony. No troszeczkę trzeba, trzeba odpocząć, trzeba się oderwać, ale z drugiej fajnie jakiś ten kontakt z tym, co nas otacza mieć. Dlatego też myślę, że nie zdziwi Was moja ocena ostatniego stadium, którą jest. 8 na 10, bawiłem się znakomicie, to była rozrywka na jaką czekałem, jakiej bardzo potrzebowałem, a przy tym no coś nad czym rzeczywiście warto się zastanowić, i to nie była bezrefleksyjna lektura w żadnym razie. Także jeżeli szukacie czegoś na wakacje, czegoś co dobrze łączy różne sfery rzeczywistości i w sposób przystępny, a jednocześnie wnikliwy. Może Wam coś powiedzieć o otaczającym świecie. Myślę, że ostatnie stadium będzie ku temu bardzo dobrą okazją, no i warto się z tą pozycją zapoznać. Na tym kończę. Mam nadzieję, że miło się Wam słuchało. Jeżeli tak, to subskrypcja, czy inna łapka w górę, mile widziana, czy wymuszana. Zapraszam, zapraszam Was oczywiście na Instagrama. Link do niego w opisie, tam różne, różniste treści. No i cóż, to by było na tyle. Do zobaczenia wkrótce. Na razie. Cześć!